Witam serdecznie, pozytywni. Witam i o zdrowie pytam. Zaczynamy dzisiaj meczyk między Team Kamehameha kontra Black Panthers. Więc wiem, że to zdanie było źle złożone, ale nie obchodzi mnie to. Obchodzi mnie tylko to, żeby to był mecz dobrze zagrany. To przede wszystkim. Mamy tutaj drużynę Kamehamowiczy, czyli świeżynkę, że tak powiem. No i starych wyjadaczy, weteranów, czyli mistrza i wicemistrza Black Panthers. Sprawdźmy, kto wygra. Proszę bardzo, Villant przegrał pojedynek z Asią Y. Pirate Bay na lajciku, na spokojnie sobie tutaj zaczyna. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Asia Y. Tutaj rzucenie, ale niestety nie trafione. No, akcja zepsuta, damage przy piłce. Zobaczymy, co ten największy stratek wymyśli. VS. VS spokojnie, no i VS trafia. Mamy pierwsze punkty, pierwszą dominację tutaj przez Black Panthers. Co na to Kamehameha, jak oni odpowiedzą? Slenderman, Asia perfekcyjnie, niemiłosiernie zablokowana przez Krychę. Damis, tu podanie do Brona, jak oni niszczą kosz Kamehamowiczy. Jezu, co tu się dzieje? Pierwszy swój mecz Pantery naprawdę przegrały, co było tutaj wielkim szokiem dla wszystkich, ponieważ no pamiętamy, to jest mistrz i wicemistrz. Oni naprawdę rzadko kiedy przegrywają, a już mają pierwszy mecz przegrany, więc zobaczymy teraz, jak w tym drugim meczu się popiszą. Slenderman podanie do Beja i Tarkan Bey też nie trafia. VS zbiera, Bron prowadzi piłkę. Damis. Co Damis wymyśli? Damis wbiega do VS-a. VS. Damis, VS rzuca i nie trafia, nie wpada ta piłka, nie wpada. Coś mi się wydaje, że VS chyba jakieś takie gorsze rzuty ma w tym sezonie, nie wiadomo, czy trenowała, czy może bimbała mocno i po prostu imprezy. No i w końcu True trafia. 4-2, nadal przewaga Panther. Ale czy to będzie długa przewaga? Villant tutaj próbował pięknie alley-oopa zrobić, ale True go zablokował. Tarkan Bey na chama się wjebał w Damisa. Ja wiem, że Damis jest duży i czarny, więc może się mylić z wielkim asfaltowym parkingiem, ale niestety Tarkan Bey tym razem się pomylił. No i piłka dla Panther. Proszę bardzo, Error Queen. No, piękny przechwyt przez Kamehamowiczy. Świr paleta, podanie do przodu. Tutaj lecą ostro, no i ładnie. Pirate Bay nadrabia swoimi punktami. Mamy remis. Pantery już przez dłuższy czas nic nie zrobiły, ale w końcu coś zrobiły. Proszę bardzo. Piękny alley-oop w wykonaniu tutaj Error Queen i Roya. 3 points, że naprawdę z wysokiej klasy i naprawdę efekciarskie te punkty są robione na razie przez Pantery w tym meczu. Proszę bardzo, Seba Czechu rzuca za 3, niestety nie wlatuje ta piłeczka. Royo prowadzi piłkę teraz, kontra leci. I Error Queen pod koszem, ledwo ta piłka tam wpadła. Było widać, że ta piłka już no, nie wiedziała, czy ma polecieć w tę czy w tę stronę, ale na szczęście wpadła na korzystną stronę dla Panther. Świr paleta nie trafia. Kontra zniwelowana niestety. No i Error Queen tutaj coś tu próbuje robić. Uwaga. Tutaj podanie do Villanta. Villant się przepycha ze świrem paletą. Swoim starym kumplem z drużyny. Bron. No, jak to będzie. No i Krycha też nie trafia. Uwaga, Pirate Bay walczy z Royem. Świr paleta rzuca, ale to była taka blokada niemiłosierna, że to był słaby rzut. Seba też zablokowany. No, kończy im się czas na akcję, leci. No i to też było bardzo słabiutki rzut. Patrzcie, jaka kontra. Co tu się stało? Pantery, Jezu! Jakie to było piękne. Przyznam szczerze, że ja miałem podobną taktykę kiedyś z Laru. Laru nigdy się nie chciało dupy ruszyć, żeby biegać po boisku, więc mieliśmy czasami taką taktykę, żeby stał po prostu pod koszem przeciwnika. Jak ja odzyskam piłkę na naszej obronie, to od razu mu podaję i on rzuca.
Nie powiem, czasami ta taktyka robiła roboty, bo jak wiemy, nie ma spalonego w koszykówce, więc mogliśmy tak robić dowoli. Ale wracając już na boisko, do meczu, no to tak to wygląda, że 10-4 dla Panther. No na razie wynik nie jest zaskakujący, no bo tak jak mówię, Pantery przez większość swojej kariery, 90% meczy po prostu przeciwników miażdżyli. Teraz oczywiście mają trochę osłabienie w formie takiej, że odszedł Lucifer, ale zamiast Lucifera jest Royo, więc może to się jakoś wyrówna, a może nie, kto wie. Error, VS, szybkie podania, bardzo ładnie to wszystko łączą. Jedynym błędem był rzut Felixis przez bloki, ale tutaj Error Queen to ładnie poprawia i poleciała piękna trójczyna. Tak jak ma trójkę na koszulce, to chyba coś znaczy. No, tutaj nietrafione. Przez Gonciaka, Error. Error niziutko kozuje, bo widzi, że Slenderman wysoki. VS rozwala prawie kosz. Co ona się tutaj... What the fuck, wkurwiona chyba o tą poprzednią porażkę na poprzednim meczu. Teraz tutaj po prostu miażdży ten kosz. Piłka prawie pękła, 15-4. Jezu, co za pogrom jak na razie. Zobaczmy dalej, Asia Y. Gonciak, podanie do Slendermana. Slenderman, piękna długa jak jego nogi, dwójeczka. Error. Error do Felixis. Felixis tutaj dostrzegła Brona i Bron nie trafia, chociaż był na czystej pozycji. No niestety, zdarza się najlepszym. Świr paleta. Slender czysty, niepilnowany i no nie wleciało to. VS od razu agresywnie to zbiera, rzuca do Brona. Bron tutaj skrzydłem. Walka z Asią Y. No, Asia Y nie jest łatwa do przejścia. Siła niczym wiking. No, Bron nie wie co zrobić. Czeka na kogoś aż się wystawi, ale ciężkie. W sumie do Felixis zdałoby się podać. Co on no i rzucił, jaki gamoń. What the fuck. Felixis to zebrała jakimś cudem, ale jeszcze rzuciła w nogę Asi. What the hell. Jaki one mają problem między sobą, nie mam pojęcia. Możliwe, że się wkurwiła na Brona, że on tak trzymał tą piłkę. Maw. Weszła Maw do gry, uwaga. Nightray chciała rzucać, Maw rzuca. Nie trafia, VS znowu zbiera. Jakieś małe kiwki i leci. Proszę bardzo, Damis. Damis kontra Seba Czechu. Maw nawet dołączyła. Tutaj pięknie świr paleta zablokował czarka. I leci True. True leci z kontrą, po prawym skrzydle. Uwaga, tutaj szybko świr paleta rzuca, trafia ładnie, pięknie. Wow, dwa coś pięknie. Damis, długie podanie do czarka. Czarek tutaj, no próbuje, no niestety, świr paleta nie był tutaj godnym przeciwnikiem. I czarek trafia. Jak widzicie, celność tutaj jest naprawdę zabójcza u Panther. O wiele lepsza niż w Kamehameha. Tutaj świr paleta, nie wiem co próbował. Może mu się coś pokichało i zamiast celować w kosz, to rzucał VS-owi w nos. Tu i tu dziura, prawda? W nosie nawet dwie, więc większa szansa, że trafi, no ale... Who knows? Seba Czechu. True. Powrót do Seby. Seba tutaj walka z Chibi. Świr paleta. Nightray. Nightray kontra Felixis. Ma w końcu, muszą rzucać, bo to już jest koniec. Tak jest. Tak jest, no ledwo, niestety. Mało brakowało, aby wpadła piękna trójeczka od Nightraya. Niestety nie wpadła. Damis kontra Seba Czechu. Chibi kontra Świr Paleta. Tutaj walka na poziomie. VS rzuca. Nie trafia, ale za to Damis zbiera. Jeszcze wycofał Chibi za 3. Nie dorzuciła, jest za słabiutka. Tutaj piękne podania w jednym półmetrze kwadratowym. No i ładnie True wykończył tą akcję. True chyba troszeczkę wkurzony, że jego zespół dzisiaj trochę, no nie oszukujmy się, trochę dają dupy. Damis. Czarek. Aj, problem, ale Damis to zebrał.
Nieważne czy u siebie, czy u przeciwnika. Bożeż ty kurwa, co to było? Patrzcie jak idzie, jaki kozak Fałes. Jaki kozak, on jest nie do zniszczenia dzisiaj po prostu. To jest... Ożeż ty w mordę jeża. Tak jak mówię, nieważne czy na swojej obronie, czy na ofensywie, czy to Fałes, czy to Damis, oni mają mistrzostwo w zbieraniu piłki. Co już wspominałem w ostatnich meczach, Team Kamehameha może mieć troszeczkę z tym problem właśnie. Proszę bardzo, Fałes is on fire. Team Kamehameha może mieć problem z taką wysoką, tutaj takimi wysokimi skillami, że tak powiem, wysokimi wysokościami na zbieractwie piłki. Ponieważ no tam większość osób jest dość niska, albo takiego wzrostu standardowego. Slenderman i Muff tutaj chyba jedynie wymiatają, jeśli chodzi o wysokość. I właśnie Slenderman zrobił swoje i zebrał piłkę. Czyli zrobił to, co do niego tutaj idealnie należało. Pirate Bay. Pirate Bay. Pięknie tutaj dwóch naraz przeszedł. Co on zrobił? Gdyby to wpadło. Gdyby to tylko wpadło, to byłaby jedna z najpiękniejszych solowych akcji tego turnieju. Oh my god. Piękne, kombinowane zagranie tam. Tutaj proszę bardzo, Krycha troszeczkę za dużo siły włożył w to. Leci od razu kontra True. Tarkan Bay. Tarkan Bay to wykorzystał, jak najbardziej. Piękna akcja Seba Czechu, żałuję, że to nie był on. Damis. Tutaj Bron. Bron leci trójka, wpada trójka. Pantery dalej pokazują swój pazur. Pirate Bay. No i proszę bardzo, drużyna Kamehameha potrzebuje chwilę przerwy. Seba wkurwiony, że nie może grać. Kas patrzy, czy sufit jest cały. Patrzy, ile ludzi. Patrzy, czy Karol gdzieś jest na stadionie. Bo to jest taki wieczny przypał. Było widać, jak Kas tam mocno obserwował te wszystkie trybuny i dach i sufit, czy wszystko jest w porządku, bo wiecie, czasami jak Saint Sinners gdzieś gra, to są dziury w dachu. No nieważne. Tarkan Bay tutaj wbiega do środka. Proszę bardzo, podanie do True. True wycofuje do Pirate Baya, znowu Asia Y. Wbiega gdzieś tam, przeciska się, ale musiała wycofać. Znowu Pirate Bay. No tutaj po rękach zostało to zablokowane i Pantery odzyskały piłkę. Fałes? Tak jest, tak myślałem. Damis Fałes. Ten duet jest nie do zatrzymania, kiedy tak szturmują kosz przeciwnika. Tarkan Bay. Tutaj Slender miał bardzo blisko kosza, mógł rzucać, ale jednak Tarkan Bay rzucił ładnie. Teraz tym razem Pantery proszą o czas. Co prawda aż 11 punktów przewagi, ale jednak wypada się naradzić, troszeczkę odpocząć. Tutaj trener przekazuje jakieś tajne techniki do Brona. Widocznie to jakiś będzie taki ten. Tutaj trener tłumaczy Slenderowi, że Slender, ty jesteś kurwa najwyższy, więc zbieraj te piłki, Gamoniu jeden. I dlatego Slendermana ściągnął z boiska, żeby on sobie to wszystko przetrawił, przemyślał i dopiero za 10 minut będzie zbierał piłki. Ciekawa taktyka trenerska, w każdym razie teraz mamy Error Queen kontra Pirate Bay. No co wymyślą? Wilen tutaj podbiegł, ale nie, jednak Krycha. Krycha pod koszem, pięknie. Tarkan do Asi. Asia Y. No, chciała rzucać, ale za dużo blokad tam leciało. Wolała wycofać, znowu Asia. Night Ray, Pirate Bay, 5 sekund do końca akcji. No i... No i to wleciało, jeszcze to jakoś wykończył, pięknie. Error. Error. Krycha. Krycha, piękne kiwki tutaj z Night Rayem. Ale jeszcze wycofał, wycofał, wyciągnął Night Raya. Co on zrobił? Jak porobił Night Raya? What the hell? Night Ray skołowany, nie wie co się dzieje. Rojo. Pięknie. Jak Pantery grają dzisiaj naprawdę jak taki typowy mistrz. Jak typowy mistrz sezonu. What the fuck. O mój Boże, co się stało w pierwszym meczu, że oni tak dali dupy. Przypomnijmy, Pantery przegrały w poprzednim meczu z kim? Chyba z Saint Sinners, o ile się nie mylę. Więc...
Wow. Wow. Lecimy dalej, mamy sporo zmian. Pirate Bay, szybkie podanie do True. True się troszeczkę rozejrzał i rzucił, ale niestety brakło mu tutaj tej celności. I teraz Damis z powrotem. Kontra Asia Y. Podanie do Errora. Error tutaj pięknie do Villenta, dostrzegła go. Villent przepycha Slendermana, bo to w końcu takie chude chuchro. Ale musiał wycofać do Errora. Error przez dwóch kryty. Czarek rzuca, Czarek. Piękny rzut, do tego jeszcze sfaulowany przez Night Raya. Patrzcie państwo, what the hell. Czarek wykonuje teraz rzut osobisty. Chociaż miejmy nadzieję, że ten faul od Night Raya nie był osobisty. No Czarek nie trafił niestety. Night Ray zebrał, proszę bardzo, prowadzi piłkę. Podanie do Pirate Baya. Pirate Bay. Pięknie tutaj wyhaczyli, dobry moment. Moment of the game razem z True. Proszę państwa, coś pięknego. To była właśnie zagrywka w stylu Panther. Z takim pazurem, z takim szponem. To jest to właśnie, tego oczekuję po meczach w tej lidze. W tej lidze, przypominam, są same najlepsze na świecie drużyny. No, może oprócz dwóch, ale to nieważne. True. Piękne, szybkie podanie do Asi i Asia zajebiście to trafia. Bardzo mi się to podoba i widzę, że Maw też zadowolona. Damis, tutaj walka dynamiczna, coś tam próbuje zrobić. Tutaj Villent, podanie do Czarka i Czarek pięknie wykonuje ten rzut spod kosza. Muszę przyznać, że Czarek jest naprawdę zajebistym zawodnikiem pod koszem. Paradoksalnie, mimo tego, że jest bardzo niski. A teraz Night Ray kontra Villent. Night Ray i Villent. Próbuje go tam przejść. Sfaulował Roya. No niestety. Nie wyszło za dużo z tego. Villent poszedł sobie usiąść. Biegnie Damis. Fałes. Damis. Damis rzuca za trzy. No nie trafia. I tutaj Fałes zebrała piłkę. Gdyby to zebrała jeszcze w czasie gry, to pewnie by tutaj ładnie poprawiła. No ale co, mamy koniec trzeciej kwarty. 33-20. Nie przypominam sobie, żeby na tak wczesnym etapie gry jakaś drużyna tutaj uzyskała tak zajebistą przewagę i dalej się jej trzymała. Czasami to są jakieś takie, wiecie, różne takie fortuna się kołem toczy i tak dalej. A tutaj widzę, że już od pierwszych punktów, kiedy tylko Pantery uzyskały przewagę, to powiększały sobie ją sumiennie, konsekwentnie przez cały mecz. No i zobaczymy, jak teraz wyjdzie na czwartej kwarcie, bo nie wiem, czy wiecie, ale statystycznie wychodzi tak, że na czwartej kwarcie jest najwięcej punktów. Nie zawsze, ale przeważnie tak wychodzi, że najwięcej punktów trzaskają właśnie na czwartej kwarcie. Zobaczmy. Pirate Bay. Asia Y rzuca z takiego daleka, to było trochę przegięcie, mogła troszeczkę podejść. Tutaj aż dwóch zawodników było na niej. Teraz Gonciak zamiast rzucić to jeszcze wycofał, ale na szczęście Night Ray sobie to trafił bez problemu. Maw troszeczkę smutnym wzrokiem, że nie może grać. Dała z siebie wszystko w pierwszym meczu, a trener jej nie wpuszcza. Fałes. Damis do Fałes, Fałes za trzy. Trafia bezbłędnie. Naprawdę piękny mecz w wykonaniu Fałes w tym spotkaniu. Mamy znowu timeout. Team Kamehameha musi sobie tutaj troszeczkę pogdybać. Nie wiadomo, czy oni jeszcze próbują zrobić comeback, czy może już ćwiczą techniki na kolejny mecz. Kto wie. Przypominam, że kolejny mecz drużyny Kamehameha odbędzie się już jutro przeciwko Saint Sinners. No cóż, zdarza się najlepszym. Kibice wygwizdują tutaj ten błąd.
Bron trafia i jest ciągnięty za siusiaka przez Świra Paletę. Świra Paleta posłusznie ustawił się w swoich różowych bucikach. Ale nie, jeszcze zmiana. Bron wykonuje rzut osobisty. Uwaga. Nie trafia. No a z tymi osobistymi to Pantery chyba coś tak słabo mają w tym meczu. No ale raczej nie potrzebują osobistych, skoro mają aż taką wielką przewagę. No, Night Ray próbował, nie wyszło. Royo zebrał, tutaj Bron. Piłka do kosiarza, ledwo doleciała. Tutaj Krycha. Do Brona. Bron jakoś tak dziwnie tyłem spróbował się wygiął i wyszło mu. Brawo. 40 do 22. No tak kosmicznej różnicy jeszcze chyba nie widziałem w tej lidze. To jest aż przykre, jeśli spróbujemy się włożyć w buty Kamehamowiczy. Niestety. Tutaj trener Panther zadowolony. No i Pirate Bay. Pirate Bay, tutaj podanie do Gonciaka, Świr Paleta. Pirate Bay rzuca z daleka i rzuca piękną trójeczkę, bardzo ładnie. Fałes. Kosiarz. Zobaczymy, co dziś skosi. Walka z Gonciakiem, podanie do Roya. Roya wycofuje do Error i Error trafia piękną, długą trójeczkę. No tutaj naprawdę ciężko wygrać z takim zespołem jak Pantery. Następny mecz Panther to mecz przeciwko FC Pumom. Będzie to rozstrzygnięcie, czy... No, w skrócie po prostu obydwa zespoły mają sobie jeszcze wiele do wyjaśnienia. W zeszłym sezonie FC Pumy wygrały ledwo delikatnie punkcikami i dostały mistrza, Pantery wicemistrza. No i wielu ludzi, którzy to oglądali, mówili, że to był czysty fart. Zobaczymy w tym sezonie. Piękna trójeczka! No, sypią się te trójki bardzo ładnie w tej kwarcie. Proszę bardzo, kosiarz trikuje, kosiarz tam walczy z Pirate Bayem, coś tam próbuje robić, coś tam tego jest szmeges, ale chyba tutaj trzeba podać. Nie, on walczy, on wbiega do środka, pięknie dostrzegł Czarka, Czarek znowu pod tym koszem, zabójcza broń. Pirate Bay. Tutaj, proszę bardzo, Night Ray walczy, true. I Pirate Bay za 3, znowu trafia za 3, co jest grane tutaj. Kamehameha obrało strategię właśnie, żeby... Co jej mi się tam dzieje? Patrzcie, Chibi nie potrafi wyjść, true ją męczy strasznie. Aż musiała wyrzucić. Pięknie do kosiarza trafiła. Kosiarz niestety nie trafia, Asia zbiera piłkę, leci kontra od Kamehameha. Pirate Bay pięknie wystawił Asi, Asia za 3, trafia! Proszę Państwa, czy oni jeszcze zrobią comeback? Oni naprawdę chcą zrobić comeback. Patrz, nie da się wyjść. Royo też ma problemy. Asia go nie przepuści. A jednak dał radę. Chibi. Kosiarz. Do Roya. Royo próbuje rzucać, nie trafia. Proszę bardzo, kontra Kamehameha. 35 sekund. Pirate Bay. Wbiega, nie. Asia za 3. Asia za 3 trafia. Jak tutaj się kurczy ta przewaga. Co się dzieje? Czy oni odpalili jakiś ultra instynkt teraz? What the fuck? Sprawdźmy, co dalej. Mamy pełno zmian w Panterach. What the fuck? Co to się dzieje? Error. Fałes. Damis. No, widzę, że tutaj weszły największe działa. No i Damis to sobie strategicznie przetrzyma na czas. Wyjebane jajca. On wie, jak wygrywać takie mecze. On już nie jeden mecz taki wygrał. Patrzcie, jak go wychujał. Podanie do Error. Error sobie rzuca za 3 bez problemu. No to jest właśnie to.
Pantery zaczęły się gubić w tym takim słabszym składzie, więc wszedł Dami z nich. I tyle. Świr paleta, Asia. No, zza kosza tam fajnie podskoczyła, bardzo ładnie, technicznie zagrała, trafiła. Maw szaleje na tym, na ławce. No i tutaj mamy koniec. Proszę Państwa, no nic, gratuluję. Należą się gratulacje Panterom, bo naprawdę zagrali ten mecz jak mistrzowie. No i co? No i Team Kamehameha, nie poddawać się. Jest jeszcze wiele meczy, jeszcze większość sezonu przed nami, więc na pewno jeszcze coś pokażecie. Na przykład jutro. Proszę bardzo, Error Queen dostała tutaj MVP? No okej. Okej, nie spodziewałem się. Myślałem, że VS tutaj dostanie, ale... Dobra, Error Queen. W sumie tam też trochę tych trójek wleciało. Dużo asyst było. No okej, to ma sens. Piękne te akcje były, naprawdę. Tutaj VS tak niszczyła ten kosz. Co tu się działo? Jesus. Bardzo ładnie się to ogląda. Pozytywnie. Naprawdę, ładny mecz, ładne akcje. Szkoda tylko, że aż taka gargantuiczna przewaga była. Sprawdźmy tutaj, jak to tu wygląda. Jeśli chodzi o 3 punkty, no to patrzcie Państwo, to są w miarę porówno. Jakoś tak miałem wrażenie, że więcej punktów Pantery tutaj robiły. W sensie, no tak, jest więcej, ale myślałem, że to jest jakaś większa przepaść różnicowa między nimi. Jednak okazuje się, że oni mają tutaj tu 5, tu 6. Podejrzewam, że to właśnie w tej czwartej kwarcie dużo nadrobili tutaj. Co my tam mamy dalej tutaj ładnie? No Kamehameha faulowało. Pantery tutaj widzę, że się obyło bez fauli żadnych. Jeśli chodzi o reboundy, to też nie ma takiej dużej przewagi. Chociaż w meczu wydawało się, że naprawdę VS i Damis bardzo dużo reboundów robią. Mamy style, bloki. No to po blokach było widać rzeczywiście. Tam dużo niskich osób próbowało rzucać za 3. Albo jakieś długie dwójki i byli tutaj skutecznie blokowani przez Pantery. Zobaczmy sobie teraz jeszcze box, skoro oczywiście tradycyjnie. Jak to wygląda? Pirate Bay, proszę bardzo, aż 13 punktów natrzaskał. Johnny, True, Tarkan Bay, Night Ray, Świr Paleta, Slenderman, Gonciak, Czechu, Maw, Gimper i Kas nie grali. Kas był zajęty szukaniem Karola na trybunach, nie wiadomo po co. VS, Error, Bron, Czarek, Rojo. Krycha, Chibi, Willent, Damis, Felixis, Kosiarz i Solas. Tylko on nie grał jak zawsze. No i zobaczmy tutaj. Porównajmy sobie te punkciki, zobaczmy. Mamy 12 punktów VS-a i 4 reboundy. A tutaj jest 11 punktów i 5 asyst. Jednak te asysty mocno się liczą. Do tego te trójeczki tutaj bardzo ładnie wpadły. Aż 3 trójeczki od Errora. No i dlatego chyba te MVP jest, nie? Tak wygląda tabela na dzień dzisiejszy. No jak widzimy, znowu tej drużyny troszeczkę sobą żonglują. Troszkę na górę, troszkę na dół. Zobaczymy, jak to się dalej rozstrzygnie. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie w połowie sezonu już po tych wszystkich meczykach. Tuż przed meczami rewanżowymi. Zobaczymy. A ja się z Wami dzisiaj żegnam. Mam nadzieję, że Wam się mecz podobał i zapraszam na jutro. Przypominam, jutrzejszy mecz to Saint Sinners kontra Team Kamehameha. Zapraszam serdecznie. Bye, bye.